Domastolicy.pl, jesteśmy z naszym wojującym ramieniem Kościoła Katolickiego podczas wyjazdów, księdzem Danelczykiem. No i proszę księdza, pierwsze pytanie, oczywiście, czy wybiera się ksiądz do Kozienic i czy na równie głośny doping możemy z księdza strony liczyć? Zanim odpowiesz na pytanie, to chyba najpierw trzeba sprostować, bo nie jestem wojującym ramieniem Kościoła Katolickiego, raczej jestem tym człowiekiem, który spokojnie jakoś dba o to, żeby właśnie tego wojowania nie było. No a co do pytania, jak najbardziej wybieram się do Kozienic i mam także zamiar tam wspierać naszą drużynę do walki i dopingować i patrzeć na to, jak zdobywam kolejne punkty. Ksiądz liczy czasem już te wyjazdy, który to będzie z kolei? W tym sezonie pewnie czwarty. A ogólnie? O nie, nie do policzenia, nie. To... No, stał się ksiądz tutaj taką ikoną, powiedzmy, że przynajmniej według Rzeczpospolitej jest to taki nietypowy obraz, żeby, że tak powiem, no, taki kibic pojawiał się w sektorze gości. Który z wyjazdów do tej pory najmilej wspominamy? To jeszcze zanim odpowiesz na pytanie, to sprostowanie to chyba jest szukanie medialnej sensacji, że ksiądz na trybunach, bo pewnie takich jest więcej. Może tutaj w Warszawie niekoniecznie i może mniej w sutannie, ale na pewno wielu księży jeździ za swoimi drużynami ukochanymi, tak jak ja za Polonią. Dużo wspominać można tych wyjazdów i tak dalej. No teraz z tych ostatnich to oczywiście broń Radom. Kiedy to nie byłem sam, a było więcej kibiców Polonii Warszawej, to mnie zawsze cieszy, kiedy za drużyną jeździ bardzo dużo osób, a tego też potrzebują piłkarzy. Podczas wyjazdów dziwią się, że tak powiem, jeżeli na przykład jest mało kibiców Polonii, że jednak osoba duchowna tutaj najgłośniej dopinguje swój zespół? No dziwią się tym bardziej, że w ogóle właśnie jakoś tak to jest rzadko spotykane, żeby ktoś w sutannie jeździł, a tym bardziej się dziwią, kiedy słyszą tak głośny doping, nie? A jak jeszcze koło mnie stoi Kamil albo Koniu, no to już wymiatamy na stadionie. Ekipa mocnych wrażeń podobno. Tak jest, to jest właśnie ta najwierniejsza ekipa mocnych wrażeń, szukamy. Lepiej kibicować Polonii na meczach domowych czy na wyjazdach? O, zdecydowanie domowych, no bo jest nas więcej i wtedy atmosfera jest zdecydowanie ciekawsza i więcej przyśpiewek jakoś tam wpada do głowy, bo tak to samemu jest czasem ciężko coś sobie przypomnieć. Swego czasu pamiętam, że ksiądz przywoził grupkę młodzieży na mecze Polonii. Teraz się zmieniła parafia. Czy ktoś nowy jeździ jeszcze z księdzem? Nie. Niestety nowy Dwór Mazowiecki, w którym teraz pracuję, jest tak zazieleniony, że tak powiem delikatnie, że niestety nie daje się nikogo jeszcze znaleźć takiego, kto by chciał i mógł jechać ze mną. Z tych parafii poprzednich, Poświętnego i Latowicza, było dużo chętnych i możliwości były większe, prawda, żeby zorganizować autokar i przybyć. Naprawdę, wiele dzieci do tej pory kibicuje Polonii Warszawa, chociaż tam zostali, mniej już jeżdżą, ale wciąż w sercach mają dumę stolicy. Niedaleko Latowicza był Skórzec. Miło pamiętają jeszcze tam? Tak, zdecydowanie. Pamiętają czarnych kulturalnych, zarówno te kapelusze, peruki i sławetną stypę, czy też jak to wolał, to gości weselnych. Tak. I oni tam też pamiętają, jak przyjechała cała drużyna piłkarska i grali z nami na Orliku czwarta liga, ale dla nich to było bardzo... To dla nich było bardzo duże wyróżnienie i na pewno do tej pory to dobrze wspominają. Jeśli Nowy Dwór, no to musimy zapytać, ponieważ swego czasu się tam w komentarzach u nas pojawiło to ten zarzut, że tam jakieś święcenie było, czy coś takiego. Można to zdementować jakoś, czy wyjaśnić, o co chodziło wtedy? No tak, dementować nie ma co, ponieważ rzeczywiście byłem na stadionie z racji oddania do użytku nowej części trybuny i budynku klubowego. Było to 80-lecie klubu. Zostałem oddelegowany przez księdza proboszcza do poświęcenia tego budynku i spełniłem swoją funkcję duszpasterską, ale i funkcję, którą mam od proboszcza. Tak? Nie kibicuję Świtowi, chyba że gramy już wtedy w końcówce tabeli, jak już widać, że te punkty, które oni urwą komuś, to dla nas jest korzystne, to wtedy kibicuję Świtowi, ale tak, to nie wydaje mi się. Nawet teraz w pucharze, chociaż my już odpadliśmy, nie będę kibicował Świtowi. A
Ale jakaś pewna neutralność podczas meczów Świt Polonia jest, czy jednak jest bliżej czarnego serca tutaj? No gdzie tam, w serce to zawsze jest Polonia, ale muszę być neutralny, tak jak pozwoliłem sobie w Działoszynie na dopingowanie, w Łowiczu i teraz na pewno w Kozienicach, nawet jeśli nie będzie naszej grupy wyjazdowej, to i tak będę kibicował. Tam jednak byłem na tym sektorze VIP. A nie mogłem stanąć w obronie Polonii tak głośno, jakbym chciał, ponieważ działacze miejscowego klubu zabronili mi. Kibice by mi nie mogli zabronić, ale działacze mimo wszystko, ponieważ puścili mnie na sektor VIP, a nie chcieli otworzyć klatki, no to trzeba było stać z nimi i niestety mieć nos spuszczony na kwintę i później zamkniętą na kłódkę. Swego czasu pamiętam, że pamiętny koni, o którym się wspomniał, pojechał sam do Szczecina chyba. Dużą sensację wtedy tam wzbudził. Ksiądz wyobrażałby sobie taką sytuację u siebie? On jest gościem świeckim, tak? Nie może się jakoś tam posłużyć koloratką, która jednak łagodzi takie niuanse i zaszłości kibicowskie. Nikt mnie jeszcze nie obraził tak wprost, fizycznie, tak? Myślę, że koniu miał więcej odwagi jeżdżąc bez koloratki, no wiadomo, po takich miejscach szczególnie, no jak Szczecin. Jeździłem, nie powiem, na różne ciekawe wyjazdy, ale chyba od kiedy jestem w sutanie, jestem klerykiem, czy byłem klerykiem, teraz jestem księdzem, czuję się bezpieczniejszy. No to teraz możemy nawiązać do tego, co dzieje się za naszymi tutaj plecami, czyli treningu polonistów. Wiemy, że ksiądz, że zdarza się, że ksiądz wspiera duchowo przed i po meczach polonistów. Troszeczkę kuchni możemy poznać na ten temat, co wtedy się dzieje w szatni? Jest, zanim jeszcze odprawa, czy też pomeczowe jakieś spotkanie, jest jeszcze wcześniej msza święta, na którą serdecznie zapraszam. Naprawdę brakuje Was, drodzy kibice, na tych mszach. Brakuje Waszego wsparcia modlitewnego, bo to nie tylko ja, nie tylko ksiądz Mirosław, czy ksiądz Zdzisław, bo jest nas tutaj kilku księży. Jeszcze jest jeden chłopak z Radomia i z Łomży przyjeżdżał jeden ksiądz, które ma czarne serce, no ale właśnie, modlimy się, tak, z chłopakami, wspieramy ich, czuwamy nad nimi duszpasterską, ale także staramy się jakoś towarzyszyć w tych trudniejszych chwilach, a także służyć radom, tak, gdy jakieś zbliżają się okoliczności w ich rodzinach, tak, żeby też być czy na ślubie, czy na chrzcinach, ale też jak w przypadku Rafała, prawda, kiedy kontuzja i tak dalej, też chętnie odwiedziłem go w szpitalu. Nie ma co mówić o tym, co jest w szatni, po prostu przyjmiemy sobie piątki i to nie jest tak, że ja cokolwiek mogę powiedzieć im zagrzewającego do walki. Trener jest od tego i jest od tego cały sztab trenerski. Ja tylko mówię, że jesteśmy z nimi, tak, na dobre i na złe. I byłem w Ekstraklasie byłem w czwartej lidze i teraz jestem w trzeciej lidze i nigdy ich nie zostawię. Myślę, że do końca będziemy wspierać ich duchowo też z księżmi. Naprawdę jest siła modlitwy. To, co się działo też ostatnio, kiedy nie mogłem być na meczu Polonii ze Świtem, tutaj na Konwiktorskiej, kiedy sprawowałem mszę świętą o godzinie 18, wyłączyłem się, zupełnie zapomniałem o tym, że Polonia gra i dopiero gdzieś tam koło tej 75 minuty, jak się później okazało, dla Was tutaj, a dla mnie przy ołtarzu, przypomniałem sobie, no zaraz, przecież Polonia gra, ciekawe jaki tam jest wynik, Panie Boże, daj im zwycięstwo i padła bramka. Zaraz po tym, jak wróciłem z mszy na plebanie, od razu włączyłem komputer i dzwonię tam, jakie wyniki, włączam sobie internet i od razu taka modlitwa żarliwa i kurka, dla mnie to jest cud, nie wiem, niektórzy tego może nie zrozumieją, powiedzą, że to jakieś moje dyrdy małe, albo że się wywyższam, nie, modliłem się naprawdę i nie mówię, że wcześniej się nie modliłem, czasem tak jak są te porażki, ale myślę, że ktoś się inny bardziej modlił, a może po prostu walczyli, ale też się modliłem i Jan Paweł II mi też chyba pomógł, bo mówię, ty jesteś Jan Paweł II, przyjaciel Krakowi, to i Polonii Warszawa, tak, no to oręduj za nami. No i wygraliśmy. Ale taki byłem szczęśliwy, naprawdę. Nie chcę się rozgadywać, ale to było coś pięknego, jak przegraliśmy niestety w pucharowym meczu ze Świtem i zaprosiłem chłopaków, no czyli w ogóle całą Polonię na kolację i mówię, no trochę mi szkoda, tak, bo nie mogę się pokazać za bardzo teraz na Nowym Dworze i jednak jest
taka presja na mnie, nie? No bo jednak ksiądz za Polonią to oj, ta drużyna to jest nędza i tak dalej, i tak dalej. Mówię, no musicie wygrać, damy radę i zapewniali mi też, im dziękuję chłopaki za to, że pokazaliście charakter i wola walki była naprawdę do końca. Śledziłem wpisy Rafała, które były po tej księdza wizycie, był bardzo mocno zbudowany tym. Jak ksiądz odbiera to jego rehabilitację? Wróci na boisko? Zanim odpowiem na pytanie, to już taka tradycja, to powiem, że ja jestem zbudowany jego postawą, jego duchem, jego wiarą, jego tatuażami, też mi imponują, chociaż sam sobie nigdy nie zrobię, ale podziwiam gościa, który miał tyle siły, żeby wytrzymać takie dziergania, a jeszcze dodatkowo naprawdę ma piękną wymowę mają te tatuaże. Wyjdzie na pewno i mam nadzieję, że wróci na boisko. Będzie mu może trochę trudniej wrócić do sztuk walki, tak, ale myślę, że do piłki to tak. I widać też w nim wielki potencjał i chęć powrotu do pełnej sprawności. Sezon powoli dobiega końca. No, tak chciałem zapytać, czy kibiców Polonii można jeszcze jakoś spróbować natknąć duchowo, żeby rzeczywiście wierzyli do końca, żeby łatwiej było im znosić te trudy. No, spotkanie z Nowym Dworem pokazało, że trzeba bardzo dużo nerwów mieć, żeby być kibicem Polonii, żeby to wszystko znosić. A, no nie można się załamywać, tak? A też myślę, że w polonistach, kibicach Polonii jest troszkę za dużo takiej nerwowości i takiej chęci bycia znowu na topie, tak? No, no to jest jednak trzecia liga, była czwarta, szybko wyszliśmy, ale to też no dzięki nam, tak? Dzięki wsparciu kibiców i nie możemy być tylko na dobre, musimy być też na złe. Nawet jeśli nie awansujemy, czego no, nie życzę nikomu, tak? No bo myślę, że wszyscy chcemy awansować. Musimy być z piłkarzami, musimy być ze sztabem trenerskim. Nie ma co się jakoś tam obrażać i po meczach wyzywać, bo to jest naprawdę najgorsze, co może być. To nie jest ekstraklasa też, żeby ci chłopcy nasi mieli, którzy tutaj za nami się rozgrzewają, mieli stalowe nerwy, tak? Widzimy, co się działo na Jagiellonii, jak tam piłkarze już, prawda, podniesieni tym ciśnieniem ze strony kibiców reagowali, a nasi, przecież to też niektórzy jeszcze w ekstraklasie nawet no, nie rozegrali minuty, nie? To rzadkość, który tutaj jest taki, który by tego boiska zaznał, więc musimy być z nimi naprawdę z takim dobrym dopingiem, a nie takim motywującym, a nie takim dołującym i ojku, co wy robicie, nie? Jak wygracie, to nic nie da, naprawdę nic nie da. No to zostaje nam tylko tyle, żeby zaprosić kibiców na kolejne spotkania. Tak, tak. I módlcie się, naprawdę. Jeżeli ktoś jest wierzący i to ogląda, to módlcie się za Polonię, módlcie się za tych ludzi, bo oni też potrzebują waszej modlitwy, naprawdę. Ja w to wierzę głęboko. Dziękuję. I zapraszam bardzo serdecznie. Dziękujemy księże Mariuszu, no i oczywiście zapraszamy do Kozienic i na kolejne spotkanie z Błękitnymi Raciusz. Tak jest. Będę jak będę mógł. Okay.